Aby rozpowszechnić Królestwo Woli Bożej, Bóg wybrał dwie małe istoty. Mamę Jezusa i swoją małą córeczkę. Słowa Pana Jezusa. Całe dobro człowieka polega na czynieniu mojej woli, a całe zło na czynieniu jego własnej. Żeby zbawić człowieka, wybrałem więc swoją matkę, bo była mała i użyłem jej jako kanału, aby za jej pośrednictwem zesłać ludzkości wszystkie dobra i owoce odkupienia. A teraz, żeby rozpowszechnić moją wolę, otworzyć niebo i tym samym pozwolić mojej woli stąpić na ziemię i królować jak w niebie, musiałem wybrać inną, małą spośród wszystkich pokoleń. A ponieważ przywrócenie człowieka do jego pierwotnego stanu, z którego wyszedł, otwarcie dla niego woli Bożej, którą on odrzucił, otwarcie ramion, by ponownie go przyjąć na łono mojej woli, jest największym dziełem, jakiego chcę dokonać, moja nieskończona mądrość wzywa z niczego tę najmniejszą. To było słuszne, że była mała. Jeśli małą postawiłem na czele odkupienia, drugą małą musiałem postawić na czele fiat voluntas tua, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Między dwiema małymi miałem zawrzeć cel stworzenia człowieka i zrealizować swoje plany wobec niego. Za pośrednictwem pierwszej musiałem go odkupić, a swoją krwią obmyć z brzydoty i dać mu przebaczenie. Za pośrednictwem drugiej musiałem sprawić, żeby powrócił do swojego początku, do źródła, do utraconej godności, do zerwanych przez niego więzów mojej woli. Musiałem go ponownie dopuścić do uśmiechu mojej odwiecznej woli, pozwolić jego woli i mojej pocałować się nawzajem i podjąć życie jedna w drugiej. To był jedyny cel stworzenia człowieka i nikt nie będzie mógł się sprzeciwić temu, co ja postanowiłem, nawet gdyby miały upłynąć wieki. Jak w przypadku odkupienia, tak też będzie i tym razem. Ale człowiek powróci w moje ramiona, taki, jaki został przeze mnie stworzony. Ale aby to uczynić, muszę najpierw wybrać stworzenie, które jako pierwsze musi żyć w mojej odwiecznej woli. Muszę powiązać z nim wszystkie więzi stworzenia, żyć z nim bez żadnego rozłamu woli, a raczej jego i nasza wola mają być jedną tylko wolą. Może dalej. Od nowa zacznij jeszcze raz.
się od niego.